Pierwsze polityczne komentarze, jak ocenia pan wyniki wyborów w Jaworznie? No, wielki sukces Michała Kirkera i porażka Pawła Silberta. Mimo że wyniki zbliżone, to widać, jak atmosfera panuje w sztabach. Michał Kirker absolutnie zwycięzcą pierwszej tury wyborów, natomiast Paweł Silbert pokazał, że nie ma już pomysłu na funkcjonowanie miasta. Koalicja Obywatelska samodzielnie będzie rządzić w Radzie Miasta. To przyznam szczerze, chyba spora niespodzianka. Wszystkich to zaskoczyło. Do tej pory mieliśmy zdecydowanie większe poparcie w przeszłości i nie potrafiliśmy do Rady Miasta takiego wyniku zrobić. Tu po prostu Michał Kirker też zaraził kandydatów do Rady tą aktywnością, tym wyjściem do ludzi. My spędziliśmy kampanię na ulicach, wśród ludzi, razem z ludźmi i to dało efekt. Dzisiaj widzimy ten entuzjazm dosyć spory. To jest zapowiedź takiej mocnej walki w tych 2 tygodniach? Na pewno wszystko zaczyna się od nowa. Druga tura to tak jakby nowe wybory, jest 2 kandydatów, natomiast jest u nas mobilizacja, jest wiara, zwycięstwo. Musimy tą wiarą zarazić tych, którzy poparli nas w pierwszej turze i tych, którzy nie zdążyli być może, bądź nie byli zdecydowani zagłosować na nas do tej pory. Więc walczymy o wszystkie głosy, prosimy państwa o to, żeby pamiętać, nic się nie skończyło, dopiero się zaczyna. 21 kwietnia będą nowe wybory i będziemy wybierać prezydenta miasta. Bądźmy wtedy wszyscy przy urnach i wybierzmy kandydata, który no, lepiej rokuje i ma pomysł na przyszłość. Muszę zapytać o wyniki wyborów do sejmiku. Tutaj pan jest szefem regionu Platformy Obywatelskiej. Jak to pan ocenia? Absolutnie czujemy się zwycięzcami tych wyborów. W województwie śląskim wygraliśmy wybory. Mamy największy klub w sejmiku województwa śląskiego. Będziemy tworzyć koalicję z tymi ugrupowaniami, które dzisiaj tworzą rząd. Mamy stabilną większość, a jak ta większość jest ważna dla funkcjonowania województwa, to środki europejskie, które z KPO odblokował Donald Tusk, wszystkie prawie przepływają przez sejmik województwa. To zarząd województwa jest tym, który dzieli te środki europejskie. Bardzo ważne zadanie. Drugie, transformacja śląska, transformacja województwa śląskiego, transformacja energetyczna, współpraca z Ministerstwem Przemysłu. To naprawdę wielkie zadania, przed którymi stoimy i ta dobra współpraca, to porozumienie takie, które mamy jakby takie mentalne, sejmik województwa, rząd, ministrowie, to przyniesie efekt.